Okej, okay, witam wszystkich z powrotem, to znowu Punio 7, to dalszy ciąg Advent Rising. Tak, ciebie już słyszeliśmy. Oni biegną gdzieś tam, biegnę za nimi. Tego wolę raczej nie drażnić. Dali mi jakieś bedziewne bronie, więc nie będę nawet z nimi się bawił, będę dalej skillował Impulseonu. Przynajmniej kiedy już na coś natrafimy. Na razie jest całkiem przyjemna dla oka lokacja. A, coś słyszałem. Uuu, bitka. Pół. Pół. Dobra, zaczyna się jadka. Au, au, au. No, to był jakiś finisher. No dalej, nie bawcie się nim. A, to jest pewnie jakaś wyrzutnia rakiet. Ja szukam mojej ulubionej broni. O, ile się tutaj rozleciało? To jeszcze kolejniej przychodzić? Nie. Okej, okay. Zmieniamy prawą rączkę. Ja zamieniam od razu na słonę. No aż tak. Okej. Okay. Tryb radialnego wybuchu. Nie wiem cokolwiek by to miało znaczyć. Pewnie znaczy jakieś AOE. Albo większe boom. Całkiem przyjazny dla oka. Ale nieprzyjazny dla seekerów. Aha. Okej, tutaj coś mamy. Łagierze jak zwykle zostają z tyłu. Kto by się nimi przejmował? Okej, przechodzimy przez tunel. I co my tu mamy? These tunnels are so empty. Does it not strike you as suspicious? The arrogance of the seekers is legendary. Why waste personnel guarding that which is overseen? Ciężkiego? Nie brzmi najlepiej. To jakieś głupie bronie. I co teraz? A, tam coś jest jeszcze przejście. Chyba. Nie, tędy przeszliśmy, to tędy teraz idziemy. Żebym przy okazji przetestować tryb radialnego wybuchu. Nie jest też tak skuteczny przeciwko tym dużym rzeczom. Czekamy na hateki. Wow, 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 wow. Au, au, au. Chyba przyda się to tutaj nasz szkał. Daj! Au, przetrwał. Okej, okay, wybucha jeszcze. Lepiej go wykończyć. Nie pozwolić, żeby coś tu się jeszcze się działo z tyłu. O, wow, chciałem palisar, chciałem impulsy on. Jakieś misiaczki duże. Jeszcze nie wie co ze sobą zrobić. Okej, okay, wykończyli go, dobra. Czy zostawili jakąś fajną broń? Nie wiem, nie wiem co to jest, ale to nie jest moja ulubiona broń, więc nie biorę. Okej, okay, granacik, przyda się zawsze. To też nie jest moja ulubiona broń. Idziemy dalej. Więc moja ulubiona broń ma na myśli tego całego Kaula. Cokolwiek by to nie, oznacza, nie miało oznaczać. Okej. Okay.
Our data indicated that it would be another day until the Ansible was functional. The Ansible is fully recovered from our earlier attack and is currently charging for an emission. Agent 2 reports that Ambassador Kachel is en route for Laurent. This message must not be sent. Yes, Commander. Hold on. I'm receiving multiple incoming... No! Akail, report! Akail, what is your status? Sir, our plans have changed. The Ansible must be taken down, or all the wrath of the Enkalamata will descend upon our world. The Seeker artillery must be in our hands before the fleet arrives. I will take Sarkin with me into the tower. Deinos, you will lead the remainder of the squad through the temple annex. Okay. Whatever. There are several new patrols guarding the entrance to the temple. We must take these patrols quickly and leave no survivors to warn the base. Our goal is at the other end of this valley. Let's help. What was that noise? Okay, wait a minute. Dobra. Wow. Już. Bon. Fajnie całkiem ładnie wyglądająca lokacja, musicie przyznać. No chodź. Nie to pytanie. Tu się jeszcze kręci kolejny. Proszę nie przeszkadzać. Ach, ci seekerzy w ogóle nie znają coś takiego jak etykieta. Czego nikt nie ma mojej ulubionej broni? Nie zgadzam się na coś takiego. O, on ma moją ulubioną broń. Chodź tu. Okej, mam już mój ulubiony zestaw. Dobra, osłona. Idziemy dalej. Ktoś tu jeszcze jest? Gdzieś się biją. Wow. Do tego przyda się kału. Zdecydowanie. Tylko chyba zaletą tych impulsów Eonu jest to, iż tak mi się zdaje, że chyba nie za bardzo da się je blokować tarczą. To w przypadku Kaole jest dosyć częstym problemem. O, wow. Ładno. Czyli głupi jest ten dźwięk przy ładowaniu many. Rozumiem sens, niby którym chcieli go postawić, że niby indykacja, kiedy mana nam się pojawia. Ale według mnie to jest kompletnie zbędne. Już. Wybuch radialny, czy jak to nazwali, wcale nie jest też takie potężne, jak widzieliście. Ten gość bez problemu to przeżył. No już. Tak no, a ty dalej całkiem nieźle działają. Aha. Z
skaczcie, Seekery, przecież to lubicie robić najbardziej. Chyba skończyły im się odwody. Dobra, no to wchodzimy.